Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa, w którym odbywa się dzisiejszy wieczór autorski pana Wacława Polewickiego, którego bardzo serdecznie witamy. Fragmenty książki będzie czytała pani Katarzyna Książek, nie jednej książki, tylko paru książek. A spotkanie autorskie poprowadzi pan Marek Gabrylowicz. Oddaję głos naszym gościom. Oddajemy głos Kasi Kasicy na początek, bo zaczniemy tak, że Kasia najpierw przeczyta fragment z lamentem Gabrylowym. Książki, którą debiutowałem 10 lat temu i która miesiąc temu miała drugie wydanie. Moda na hazard długo mijała Jarosław, ale w 1033 pszał gry opanowało coraz więcej osób. Ksiądz grzmiał za modę, przełożeni zabraniali grać pod władnym, jednym słowem nikt nie pochwalał procederów. On jednak zdobył coraz szersze kręgi zwolenników. Grali Ślimy, Kurski, Bachoł, Dziewolski i ja. Czasami do naszego grona dobijał jeszcze Tantoł i Prokopiuk. Prócz mnie sami cywile. Kurski był przedsiębiorcą budowlanym, Dziewolski i Prokopiuk mieli po kilkanaście hektarów nieopodal miasta. Bachoł od podstaw zbudował firmę asenizacyjną, która zajmowała się wywozem nieczystości z garnizonu. Tantoł zaś był członkiem miejscowej palestry. Graliśmy od dawna na umiarkowane stawki, 2-3 złote. Wygrane nie przekraczały 10-15. Ale poker jak rak zaczął trawić graczy, wyciągał coraz głębiej. W sobotę 15 września spotkaliśmy się w Górskiego. Jego dom, przestronna, dwukondygnacyjna willa, wyróżniał się wśród otaczających go budowli subtelną konstrukcją i perfekcyjnym wykończeniem. Przeszkolny taras, otwarty dwiema kolumnami, odsłaniał gością przepiękny ogród, którym dominowały różnokolorowe kwiaty sadzone rękami pani Marii, żony Kurskiego. Granice działki wyznaczały 12-letnie tuje i pnący się wysoko w górę starannie przystrzeżony jałowiec. Tego dnia prócz gospodarza w jego gabinecie byli Dziewoński i Prokopiuk. Spóźniłem się nieznacznie, ale oni siedzieli już w hotelach, popijając czerwone wino z kieliszków na niezwykle długich nóżkach i zbierając się o starszyństwo karmę, której nie znałem. Jesteś wreszcie, przywitał mnie Kazio Kurski. Zajmij miejsce i bierz mi się do roboty, bo karty rozgrzały się już na czerwoności. Gra początkowo nie wzbudzała większych emocji, wygrywał raz jeden, raz drugi, ale stawki inaczej niż do tej pory gwintowano coraz wyżej. Koło 20 gospodarz zarządził przerwę. Zeszliśmy do jadalni, a pani Maria podała wykwintną kolację. Podobnie jak Kazio, obserwowałem twarze pozostałych uczestników gry. Było mi coś dziwnego. W zasadzie powinniśmy się tutaj rozejść już po posiłku, ale zarówno Dziewolski, jak i Prokopiuk chcieli wreszcie do końca wypróbować szczęście własne i widzieć jego braku przeciwnika. No i zaczęło się szaleństwo przewijania. Pasowaliśmy z Kaziem na początku każdego rozdania, przegrywaliśmy niewielkie sumy, ale to było nic w porównaniu z tym, co widzieliśmy na stole. Setki złotych zaczęły przechodzić od Dziewolskiego do Prokopiuka, a później w drugą stronę i jeszcze raz i jeszcze. A później pojawiły się weksle. Koło północy Prokopiuk zastawił dom i gospodarkę. Mimo nocnej pory Kurski zatelefonował do Mendula z prośbą o natychmiastowe przybycie. Adwokat przecierał zaczerwienione oczy, szeroko ziewał, ale kiedy zobaczył, co się dzieje, zdawało się, że za chwilę razi go apopleksja. Czyście powariowali? Jeden drugiego sprowali chce puścić. Józiu, nie pouczaj nas. Prokopiuk robił dobrą minę do złej wyniku. Sprawdź papier, żeby nie było problemu. Będą przebiegł wzrokiem zobowiązania. Nie znalazł w nich uchybień. Weksle były ważne, a wynikające z nich płatności to natychmiastowej egzekucji. Stanąłem za Prokopiukiem. 40-latkiem z pszeniczną czubryną i takimż sumiastym wąsem. Przegrał już wszystko, nawet zegarek i złotą obrączkę. Miał karetę dam i był przekonany, że dalej jest dyspotentem własnego losu. Zdrów, szepnął nerwowo do zmieniającego karty Kurskiego. Dziewoński rytmicznie postukał małym palcem w stół i zagrał niespodziewanie dla wszystkich. 4.
ze spokojem rzucił na stół swoje karty. Nie patrzył na nie. Z wewnętrznej kieszeni marynarki wyciągnął portfel, a z niego zjęte na pół obligacje Banku Ziemskiego na 9 tysięcy złotych i podwoił stawkę, rzucając papiery na stół. To była niewyobrażalna fortuna. Popatrzył na wszystkich triumfujące. Koniec, powiedział cicho. Chyba, że możesz u mnie sprawdzić. Przeniósł spojrzenie na twarz przeciwnika. Ale jak sądzę, chyba się na to nie stać, a i chętnie to pożyczy nie widzę. Zastygliśmy w milczeniu, jak sparaliżowani, a on zgarniał ze sobą pieniądze, węzły i obligacje. Prokopiuk zakrył twarz dłoni, pociągał nosem, jakby nagle się przeziębił. Chciał zachować spokój, ale nic z tego nie wychodziło. Kazio starał się opanować sytuację, podając wino, wędłów odsunął kieliszka. Nie teraz. Co my teraz zrobimy, no co? Patrzył na mnie bezradnie. Nic nie zrobimy, powiedział Prokopiuk głosem, którym życia nie było za wiele. Zobowiązanie jest zobowiązaniem i każdy musi ją uszanować. Pozwolisz? Zwrócił się do zwycięzcy, że wyjedziemy z żoną jutro. Daj nam ten jeden dzień na spakowanie się. Gdzie pański oczywiście, możecie wyjechać nie jutro, a wręcz. I tak nie będę miał czasu przyjechać tam wcześniej, ale... Podarł się kusiła swoboda. Mam dla ciebie, Henry, propozycję. Wszyscy poczuli się, jakby złowali Pana Boga za wiele. A więc jest jakieś rozwiązanie. Nawet w tej sytuacji są jeszcze jakieś możliwości. Najpierw usiądź, kontynuował się maski. Panowie, proszę, abyście też usiedli. Odczekał, aż zajmiemy swoje siedzenie. Moja propozycja jest taka. Stawiam twój dom i całą dzisiejszą wygraną, a ty postawisz... Zapisz się na chwilę głos, a ty postawisz swoją żonę. Przez chwilę cisza była taka, że nagle uderzenie przez mdła kciukiem w stół szarpnęło na mnie jak wybuch armatniego pocisku. Roześmiałem się. Ty ściepański zwariował. Ale mówił poważnie. Chciałbym udzielki Hanki, z którą Prokopiuk ślub brał nie więcej niż 3 lata temu. Ta propozycja wydała się wszystkim tak niedorzeczna, tak absurdalna, że nikt nie zareagował na nią poważnie. Oprócz tego, do którego była skierowana. Spojrzałem na niego. Andrzej, nie, powiedziałem, ale widziałem już, że Prokopiuk gotów jest zaakceptować propozycję. Nie chcę w tym uczestniczyć, to jest niemoralne. Będę podniósł się, ale zaraz popadł znów na krzesło. Ciekawość była w nim silniejsza niż niesmak. Kulski rozdzielił gębę. Jak to sobie wyobrażasz? Zapytał Prokopiuk. Ciekawski znów wyjął płatwę, a z niego miał kartkę, rozprostował ją na stole, zdjął nakrętkę ze swego złotego parkera i podał biuro przeciwnikowi. Pisz. Ja, niżej podpisany Andrzej, podaj drugie imię, Prokopiuk, urodzony, podaj datę urodzenia. Zamieszkałem w Laszkach, oświadczam, że przegrałem w karty do Wacława Lecha Ciekańskiego swoją żonę Hannę, podaj jej drugie imię, Prokopiuk i zrzekam się do niej wszelkich praw i nie będę ją zabiegał w przyszłości. Jarosław, tata. Świadkami mojego zobowiązania są tu, wymienił nazwiska wszystkich obecnych. Patrzyłem przed ramię Prokopiuka na jego staranne, kaligraficzne pismo. Kiedy skończył, postawił zamaszysty podpis. Podpiszcie to, panowie, podsunął nam kartkę Dziewoński. Przecież ty wiesz, że ten świstek papieru nie ma żadnej mocy prawnej, przywrócił się na to. Dziewoński pokiwał głową. Masz rację, to zobowiązanie honorowe. Podpiszcie. Jakbyśmy byli w narkotycznym śnie, jeden po drugim braliśmy do ręki biuro i podpisywali dokument. Kulski zdjął okulary i podrapił delikatnie powiekę. W gardle mi zasłonił, mruknął i rozdał do kieliszków resztkę wina. Zasady są takie. Gramy tylko my dwaj. Rozdaję kasę. Wymieniamy karty i bez żadnego przewijania sprawdzamy. I w tym momencie kończymy grę, zarządził Dziewoński. Zrozumiałeś? Prokopiuk pokiwał głową. Zaczynajmy, zwrócił się do Kulskiego. Kazik pokazał karty i dał do przełożenia Dziewońskiego. Znów stanąłem za Prokopiukiem. Miał 2 damy, króla i parę dziewiątek. Przez chwilę myślał i odrzucił 3 karty. Młodszą parę i króla. Złożył karty i nie oglądał ich aż do wymiany Dziewońskiego. Ten odłożył na stwór 2 karty i tyle samo schował pod pozostałe. Prokopiuk nie wiedział, co ma w kartach. Odkrywał jedną kartę po drugiej, patrzył na stół i nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Drugi raz z rzędu leżała przed nim kareta dam. Uśmiechnął się. Dziewoński zanim wyłożył swoje karty na stół, uważnie im się przyjrzała, potem jednym ruchem rzucił przed siebie.
As, as, jeszcze jeden as i jeszcze jeden. Piąta karta nie miała znaczenia. Prokopiuk z trudem łapał powietrze, podniósł się, opadł na krzesło, jeszcze raz się podniósł. Proszę panów o towarzyszenie mi, Dolaszek zwrócił się do nas bez emocji i zwycięstwa. Posiadliśmy do wozów. Dolaszek było 3 kilometry. Ciemno, choć oko wykolone, ale znaliśmy drogę wśród brzus. Nikt się nie odzywał, za to koń Prokopiuka, jakby czując, że wraca do domu, ryszał radośnie. Po kilku minutach zajechaliśmy na ogromne podwórze Laszkowego dworu. Przed konie z rozjaśnionej obory wyskoczył młody parowek. Kto tu? Krzyknął, a dojrzawszy właściciela stęknął. A to pan dziedzic, pan idzie, mułka się wycięła. Prokopiuk rzucił mu lejce i wbiegł do domostwa. Stanęliśmy w półkole przed wejściem. Kurski wyciągnął srebrną papierośnicę i poczęstował nas cygaretką. Czerwone odniki rozjaśniały twarze. Grzech, powiedziałem, na ciebie, dziewoński, i na nas. Fuknął na mnie. Ja nikomu w pokoju grać nie kazałem. W jakimś czasie drzwi otworzyły się na oścież. Pokojówka zaprosiła nas do środka. Usiadliśmy w salonie, nie odzywając się ani słowa. Po kwadransie stanęła przed nami Hamula. Piękna dziewczyna o niebieskich oczach i dużych piersiach. Miała na sobie wyszywaną w kwiaty spódnicę, białą bluzkę, a nogi oplatał jej żelek od sandałów. Poderwaliśmy się z miejsc i schłonili ceremonialnie. Czy mogę zobaczyć dokument? Zwróciła się cicho do Dziewiorskiego. Oczywiście, odpowiedział podając jej papier. Przeczytała go uważnie raz i drugi. Wszystko jasne, powiedziała. Będę gotowa za pół godziny. Dokładnie po 30 minutach zeszła do nas ponownie. Pokojówka dźwigała za nią tobołek. Możemy jechać. Dziewoński podał jej ramię, pomógł wsiąść na wóz, rzucił tobołek, sam siadł obok niej. Jeszcze ukłonił się, aby cicho gwizdnął na konia. Nigdy więcej z nikim nie zagrał w karty. A Hamula porodziła mu w grzechu trójkę ślicznych dzieciaków. Bardzo dziękuję, Maszko. W ramach ciekawostki, zanim Marek zaczniesz, powiem, że ta historia, choć nie dotyczyła Tadeusza Janilewicza, miała miejsce. Naprawdę tak się na wschodzie czasami bawiono. No bo to jest wieczór dosyć niezwykłej historii. Bohatera państwa znacie, Wacław Oremiński, pisarz. Debiutował dosyć późno jak na niego, bo po 40. Ale jak już zadebiutował, to był Lament nad Babilonem. 50 niż 40, 47 lat. No, on jest zawsze bardzo precyzyjny. Tak jest, więc bliżej 50 niż 40 rzeczywiście. Był Lament nad Babilonem, to była pierwsza powieść w 2003 roku. W tym samym roku zapóźniono modlitwę, rok później przeżyłem wszystkich poetów. Jeszcze rok później choćby mówił językiem ludzi i aniołów, 2 lata później, w 2007 droga do Puttę. Rok później nie tknął mnie nikt z tym opowiadań. W 2012 roku powiem ci o wolności, czyli to ostatnia jak na razie książka, która się ukazała. Dramaty. 2004 znieczuleni, 2004 zazwyczaj śnimy w samotności, 2004 dyfuzja, 2005 tinta. To jest wydanie 2006, dyfuzje inne dramaty, 2012 retrospektywa. Więc jak już zaczął Wacek pisać, to już na całego. I jeszcze 3 scenariusze. Tak jest, jeszcze 3 scenariusze filmowe, jeszcze zdążył zredagować wybór dzienników Krzysztofa Mentraka, zdążył dostać wyróżnienie nagrody imienia Józefa Mackiewicza. 3 razy warszawską premierę literacką, no i nawet odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. No to raczej nie za literaturę, ale za literaturę został on zasłużonym działaczem kultury. Przepraszam Marku, ale nie za moją twórczość pisarską. Zasłużony działacz kultury, tylko nie dlatego. No to jeszcze drugi raz. To dlatego, że pod ziemią innych wydawał. Aha, no dobrze. No w każdym razie Oremiński różni się tym od innych autorów debiutujących dość późno, że tamci zwykle siedzą w domu i cyzelują warsztat.
A Wacek po prostu nie pisał książek, ponieważ nie miał czasu na takie błahe zdarzenia jak pisanie książek, ponieważ to jest facet, który mając lat 21 stał się postacią historyczną, nic o tym nie wiedząc. No i tak i potem trwał jako postać historyczna bardzo długo, więc możemy uznać, że zajmował się sprawami poważniejszymi trochę niż literatura. Dobrze, wejść w słowo. Otóż w roku 81 miałem książkę złożoną, czyli byłem wówczas jednak w miarę młodym człowiekiem, miałem lat 25, miałem złożoną książkę poetycką w czytelniku. No problem polega na tym, że parę miesięcy później mnie zamknięto do pierdla i już nie było mowy o jej wydaniu. Ja twierdzę, że z korzyścią dla Cholewickiego i dla polskiej literatury. To znaczy, że to jest absolutna zasługa Jędrzejewskiego. Na szczęście tej książki nie wydał. Na szczęście zostałem poetą. Wydałeś od cholery, przepraszam za słowo, poezji, więc mogłeś się wydać przy okazji tą swoją. Ja pierwsze, co uczyniłem po wyjściu z więzienia, to wziąłem i wyrzuciłem do kosza, czy też spaliłem. Po pierwsze i nigdy już ich więcej nie oglądałem, ale ponieważ to jest mój kumpel Artur Łęga, a mamy wspólnego przyjaciela, powiem dychteryjkę, jeśli Państwo pozwolicie. Otóż kiedy dostawałem chyba warszawską premierę literacką za Lament nad Babilonem, to właśnie prowadzący, nie wiem, czy nie Marek Karpiński albo Rafał Ziemkiewicz, bo tam dwóch było, któryś zaczął właśnie mówić o tym, tak jak Marek, jak to ja późno debiutuję, coś tam, więc ja wygłosiłem właśnie ten tekst, że no miałem kiedyś książkę poetycką, ale że wziąłem, spaliłem wszystko, w ogóle nie mam śladu. No i wieczór się skończył, po czym nasz koleżka Jacek Gniedziuk podszedł do mnie potem. Mówi, ale wiesz co, zauważcie Państwo, od roku 81 do roku 2003 parę lat minęło. Jacek Gniedziuk do mnie podszedł i mówi, no wiesz, jak chcesz, ja ci mogę z głowy je odtworzyć. To jest taki wariant, no. Ale nie chciałem. No ale to wiesz, to potwierdza zdanie Bułhakowa, że rękopisy nie płoną, tylko znajdzie się jakiś facet, który się nauczy na pamięć. Maniak i wiesz. Nie, on ma po prostu fenomenalną pamięć, więc jak raz przeczyta, to pamięta. Cię to nie przeraża, że wiesz, pewnego dnia wyjdzie, zacznie recytować, wiesz. Czasami przeraża. No, to zagrożenie. Wacku, chciałem cię zapytać o coś, o czym właściwie nie wiem. A co wydaje mi się w życiu każdego człowieka, a pisarza może szczególnie ważne? O początki życiowe, o dzieciństwo, o rodziców, jaki to był dom, gdzie to było w ogóle? Nie no, dom był w Warszawie, całkiem niedaleko stąd na Chmielnej. Mój ojciec był naukowcem, mama nauczycielką, ale też z przeszłością taką naukową, bo moja mama jest współtwórczynią najważniejszego słownika języka polskiego, pana profesora Dołaszewskiego. W związku z tym dbałość o język pewnie wynika z tego, że zawsze byłem od najmniejszego dziecka poprawiany i w ogóle nie miałem prawa do błędu językowego. A ojciec też Nie, mój ojciec jest od nauk technicznych. Kompletnie dyslektyk, sam w ogóle wszędzie błędy na miejsce. Matka miała, że tak powiem, dużo roboty raczej z nim niż ze mną, no ale. Natomiast no to był dom o tyle nietypowy, że no, ze strony ojca no to taki dom absolutnie inteligencki. No, mój pradziadek był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej.
Natomiast ze strony mamy, no to był dom kresowy. Moja mama urodziła się w Baranowicach. No tam żyli moi dziadkowie. Stąd z kolei być może ta łatwość pisania takich rzeczy, jak żeście Państwo posłuchali tego fragmentu z Lamentu, a co później się jakoś tam powtórzyło w drugiej książce, choćbym mówił, nie, przepraszam, tak, choćbym mówił językiem ludzi i aniołów. Z tych mam często problem z pamiętaniem tytułów moich książek. Ale ja mam na charakterze, jak to chodzi. W każdym razie moi dziadkowie cholewińscy zginęli w czasie wojny oboje. Moją babcię spalono w Brzezince. Mój dziadek natomiast zginął tuż przed wycofaniem się Niemców. Mój dziadek był dyrektorem kopalni nafty. I była jakaś oblawa na partyzantów. Ludziom kazano pozostać w domach, a mój dziadek jako dyrektor uznał, że on może pójść, ponieważ sam był członkiem Armii Krajowej, że on może pójść do partyzantów ostrzec. A skończyło się to tym, że jechał jakiś oficer niemiecki, on z jakimś sztygarem szedł i oficer po prostu wyjął z kurwa i zastrzelił w koniec. Natomiast no, od strony mamy, no to tak, no, dziadek przeszedł przez łagry, najpierw miał wyrok śmierci, nim zamieniono łagier, wyszedł za nią Andersa. Babcia z bratem mojej mamy i z mamą w 40 roku została wywieziona do Kazachstanu, no i tam brat mamy umarł. Wrócił do Polski w 46 roku. Ale cechą chyba ważną dla tego domu było to, że u mnie się nie ukrywało prawdy o przeszłości. U mnie się bardzo otwartym tekstem o tym zawsze mówiło, więc jak powiem prawdę, że też jako stosunkowo mały dzieciak miałem też takie numery, że potrafiłem na lekcji historii, no nie będę ukrywał, kochałem historię od zawsze i byłem w tym niezły, ale potrafiłem stać na lekcji. Grześ pewnie tego nie pamięta, ale tak się zdarzyło, mój kolega ze szkoły podstawowej, że wstałem w 8 klasie i poprosiłem panią, która przyszła tam młodą, taką siksę, zastąpiła naszą dyrektorkę, która była Żydówką, musiała w 68 roku ją pozbawiono, albo w 69 pozbawiono ją dyrektorowania i musiała wyjechać zresztą z Polski. W każdym razie przyszła jakaś tam siksa, ja wstałem i poprosiłem, żebyśmy zaczęli mówić o Katyniu. To skończyło się źle, bo tam wróciła, że na koniec roku postawił czwórkę z tej historii. No ale moja mamusia dzielnie przyszła i powiedziała, że zażąda egzaminu komisyjnego, w związku z tym pani opuściła. No jest to taki dom. No więc pytałem o to też, bo też chodzi trochę nawet nad Babilonem, o Tadeusza Danielewicza. To była książka w momencie, kiedy się ukazała, bardzo niezwykła, zresztą dalej jest niezwykła. Ale wtedy to była powieść o żołnierzach wyklętych i takie powieści się wtedy nie ukazywały. Właściwie trudno powiedzieć dlaczego, bo już można było. To nie było przeszkód, nie było cenzury, ale takiej powieści nie było. I ty taką właśnie to zacząłeś. To, co dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Właśnie nie pamiętamy, jak to wyglądało wtedy, kiedy Lament nad Babilonem ukazywał się po raz pierwszy. I była to też motywacja osobista w pisaniu tej książki. Wiesz co, ja po pierwsze mam takie poczucie, że w dalszym ciągu tych książek literackich, czyli w dalszym ciągu nie ma temat żołnierza, to naprawdę można liczyć na palcach obu rąk, można policzyć koniec kropka. Jest oczywiście dużo dokumentów. No właśnie. No, ja nie ukrywam tego, Tadeusz Danielewicz, no to rodzony brat mojego dziadka. W związku z tym postać, choć oczywiście nigdy go nie poznałem, oczywiście, mówię oczywiście dlatego, że
że Tadeusz Danielewicz musiał z Polski wyjechać w roku 4, w grudniu 45 roku. Ale no to postać, która zawsze mi była bliska i opowiadam to... A to postać takiej rodzinnej legendy troszkę? No w dużej mierze tak, natomiast... Natomiast no ja wiedziałem, mając lat 14, że napiszę o nim książkę. Nie wiedziałem jaką. W ogóle zapowiadało się na to, że to będzie praca naukowa, że to będzie jakaś monografia. Byłem na studium doktoranckim u Pawła Wieczorkiewicza i on powiedział mi, że to jest za wąski temat i że w związku z tym, jeśli chcę, to mogę o narodowym podziemiu, a to sobie mogę traktować jako pewną część. Ale to, że byłem na tym studium doktoranckim, no to dostałem kwit, że jestem doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z tym miałem wstęp do wszystkich archiwów i to było dla mnie najważniejsze. Dzięki temu coś tam wygrzebałem. Ale oczywiście to była, Tadeusz Danielewicz był legendą rodzinną. No i tak to jest z legendami z reguły, że jak się je zaczyna weryfikować, no to się tak kolejne płaty odziera i widzimy coś jednak innego. I ta moja praca, nie ukrywam, żmudna bardzo, no, pokazała mi go oczywiście dalej w fantastycznym świetle, ale jednak jako innego człowieka zupełnie. W legendzie rodzinnej na przykład było to, że po Tadeusza Danielewicza w roku 45 wylądował tutaj w Polsce brytyjski samolot i go zabrał. To co okazało się głównoprawdą oczywiście, bo wyjechał z Polski na paszporcie, legalnym paszporcie, przy czym no to był paszport wystawiony przez rząd polski w Londynie. Oczywiście istniało ogromne ryzyko przy tym wyjeździe, ale wyjechał tak jak powiadam. No. Co więcej, w rodzinnej legendzie funkcjonowało to, że Rosjanie, że Sierow zaproponował mu rozmowę. To jest bardzo prawdopodobne. Bardzo. Ale ja się nie odważyłem o tym pisać, bo ja po prostu nigdzie takiego dokumentu nie znalazłem. Ale on sam, co w tym drugim wydaniu, o czym pisze, tam jest napisany przez wnuczkę życiorys, on sam o tym mówił. Wnuczka taką sugestię tutaj zamieściła jego. Że miał być 17 osobą w procesie, który później znamy z historii jako proces 16 w Moskwie. My żeśmy z Pawłem Wieczorkiewiczem zakładali, że Rosjanie chcieli z nim rozmawiać, ale absolutnie jestem ostrożny w tym i powiem prawdę, nie wierzę w to, że on miał być tą 17 osobą. Tam jednak chodziło o kierownictwo państwa podziemnego. On był wysokiej rangi dowódcą bardzo ważnej organizacji, no i pewnie po prostu go powieszono i koniec kropka. No więc był legendą, wiedziałem, że napiszę tę książkę, zamiast doktoratu napisałem powieść i tyle. No. Jeszcze na ten temat napisałeś dwie książki, Nie zgromi nikt i Opowiem ci o wolności, a w wywiadzie mówisz, że chcesz napisać jeszcze jedną na temat postaci Stanisława Ostinda. No. Nie tknął mnie nikt, no to jest jednak, znaczy ja lubię tę książkę określać nie jako zbiór opowiadań, tylko jako taki zestaw trzech mikropowieści. Tam tylko jedna część jest poświęcona żołnierzowi wyklętemu, druga część dotyczy mojego ukochanego powstania styczniowego, a trzecia jest najbardziej współczesna i dotyczy wprawdzie Jacka Hoffmana, mojego koleżki ze studiów, który został zwerbowany po to, żeby na mnie donosić. Choć tam pod innym nazwiskiem w tej książce występuje. Czy ja chcę... Ja powiem prawdę, jestem trochę zmęczony pisaniem o żołnierzach wyklętych. I chyba ta książka, którą jakoś tam planuję, będzie ostatnią moją książką na temat żołnierzy wyklętych.
bo ja też nie bardzo chcę, żeby mnie przypisywano wyłącznie do tego tematu. Ale Stanisław Ostwin, tylko ja mam strasznie mało wiedzy na jego temat. To jest zupełnie też niezwykła postać. Legionista w II Rzeczpospolitej, policjant, wielokrotnie odznaczany, bardzo dzielny. W czasie wojny w Narodowych Siłach Zbrojnych w roku 1945 aresztowany i powieszony przez Rosjan. I tam jest jeden mały haczyk. Stanisław Ostwin był Żydem. Majorem Żydem i na sugestie Rosjan, że powinien przez nimi współpracować, bo on jest Jewrej, on powiedział, że jest przede wszystkim Polakiem. Zresztą był przekrzną do marca 20. Więc wydaje się, że to jest postać niezwykle ciekawa, ale jak do tej pory jest jeden biogram, dokładnie jeden biogram majora Ostwinda. Wiem, że w IPN-ie są papiery z jego procesu, więc mam nadzieję je dostać i wtedy spróbuję coś z tym zrobić. Ale ja też nie do końca wiem, czy to jest tak, że ja mam wielką potrzebę, aktualnie wielką potrzebę mam ich wydawca, żeby napisał kolejną książkę o żołnierzach. Natomiast jeżeli chodzi o pojęcie wolności, to ja bardzo chciałem napisać książkę o kobietach, dlatego że mam takie poczucie, że kobiety są szalenie w polskiej literaturze dotyczącej wszystkich wojen, wszystkich powstań, są kompletnie niedocenione. Kompletnie. Ale Maćku, to może wynika z tego, że w naszej tradycji mają taką rolę, że pacjenci idą. No, ale z nimi jadą na Sybir. A one jadą, ja potem jadą na Sybir, a one zostają w majątkach, walczą z rybami, pazurami, wychowują dzieci, noszą się na czarno. Tyle przykładów fantastycznych kobiet, które zrobiły tak wielkie rzeczy, że po prostu czas był najwyższy, aby oddać im na ich zasługi, ich honor i oddać to po prostu. Miałem takie poczucie absolutnego obowiązku, przy czym nie będę ukrywał, że pierwsza część to pojęci o wolności. Ja dostałem zamówienie najpierw na scenariusz dotyczący Marii Nachman. Napisałem ten scenariusz, że leży w telewizji, będzie leżał do końca świata pewnie, ale on się stał podstawą do napisania pierwszej części, a druga, po prostu chciałem znaleźć kontrapunkt dla Marii Nachman, znalazłem genialną, piękną postać pan Stanisławski. No, tu żeśmy się dowiedzieli sporo. Teraz chciałbym Państwu pokazać zupełnie innego Wacława Cholewińskiego. To najpierw Kasia przeczyta. Tak właśnie pomyślałem. To jest książka o wielkim malarzu Jakobie Jordensie. Była pewna, że ucieka od niej. Bał się jej choroby, tego, że go zmusi do opieki, chodzenia wokół siebie, stale. Czasami ogarniało ją szaleństwo. Widziała przecież te spojrzenia młodych kobiet na wpół rozebranych, rozłożonych w pościeli, bezwstydnych, zasłoniętych kroczem. Przecież taki widok musiał na niego działać, podniecać, narzucać lubieżne myśli. Miała zresztą wrażenie, że im starszy, tym częściej zbawia je do siebie, płaci, rozdrabnia sułtanie. I te świńskie głowy na jego płótnach, odrąbane od tułowia, króliki obdarte ze skóry, gęsi smolone nad ogniem, psy rozszarpujące ścierło. Zaczęła o tym mówić. Najpierw delikatnie, a potem coraz gwałtowniej, jakby musiał dać upust zbierający się od dawnej chęci. Myślisz, że o tym nie wiem? Krzyknęła wreszcie, nie bacząc, że może ich słyszy służba. Beze mnie. Rozpłakała się bezradnie. Dość tego, Katarino, dość na Boga. Uznał, że musi przerwać ten potok podejrzeń, nieprawdziwych skojarzeń, niesłusznych zarzutów. Chciał odejść, zamknąć się samotnie w pracowni, odnaleźć spokój, nie zdążył.
Nie ma cię całymi dniami, jęknęła. Po co ten dom? Po co to wszystko? Przytęknął obok niej na uklapanej wodą posadce. Pachniała mydlinami. Przypomniał sobie, jak bardzo potrzebował przed laty jej ciała. Jak smutno mu było, kiedy nie miał jej przy sobie choć przez jedną noc. Czasem to silne, gwałtowne przyciąganie osłabło, ale nie wygasło przecież. Wciąż lubił przysunąć się, otrzeć o nią, przejechać ręką po delikatnie włosionym brzuszu. Miał jednak wrażenie, że to ona ucieka przed nim. Nie szuka kontaktu, odgradza się niewidzialnym murem. Czy czyni się wreszcie starszą, niż była? Nic tego nicowego poderwała się do góry, wyprostowała. Zrzuciła z ramion okrywającą ją suknię. Zdziwił się, że nie ma nic pod nią. Po co ta demonstracja? Co chciało udowodnić? Gdyby ktoś raz wszedł, jak to tłumaczyć? Przypatrz się, przypatrz! Ogarnęła ją jakaś histeria. Inna nie będę, coraz gorsza, starsza i brzydsza. Czyż cię wciąż musi sypać takimi niespodziankami? Co takiego zrobił, że los doświadcza go ludzką chorobą? Te kilka różnicy, cóż one znaczą? Ale ją to, że piersi, nie tak jak kiedyś, obwisły, że na brzuchu pojawiły się fałdy tłuszczu, może mało widoczne, ale jednak tam były, zmarszczki na szyi, przecież to widziała, doprowadzało do furii. Czuła, że za rok, dwa, nawet Jakob nie spojrzy już na nią jak na kobietę. Zaczęła przeklinać, okropnie, tak jak niekiedy klęli pijani marynarze. Nawet nie wiedział, że znała takie słowa. Delikatna, łagodna Katrina. Dlaczego? Próbował ją okryć suknią, wbiła mu się paznokciami w twarz. Bez trudu ją poskromił, ścisnął, wziął na ręce, dosyć bezradnie zwisała na nich i zaczęła kołysać się. I zaczął kołysać jak niemowlak. Dobrze, dobrze już. Przemknął z nią przez korytarz do sypialni. Wydawało się, że przyszło uspokojenie, że ten dziwny spazm, którego był świadkiem, minął. Przez chwilę zdawało się, że zasnęła. Jakob, szepnęła. Pod zamkniętymi oczami wciąż musiał głębić się złe myśli. Ten wielki dom. Czasami mam wrażenie, że się w nim zgubię. Spotykam tu twoich rodziców. Jego rodzice nie żyli od tylu lat. Szatan gościł w jej głowie i pozwalał sobie na coraz więcej. Może Frejn miał rację. Może powinienem był przyjąć komunię, wyspowiadać się z grzesznych myśli. Może za mało dał do tej pory Bogu. A może to kara za heretyckie nawyki. Może, że w tym domu faktycznie nie on jest panem. Więc szeptał jej jakieś słowa otuchy, pocieszenia, napomagał o dzieciach, mówił, że wciąż mogą więcej, że lata całe będą się jeszcze sobą cieszyć. Nie słuchała go. Zatykała uszy dłońmi i taka, jakiej nigdy dotychczas nie widział, oddalona, cudza, leżała prawie naga i po raz pierwszy musiał się zmusić, by ją przytulić. Śmierdzisz, Jakob. Śmierdzę? Od lat to czuję. Powinien wezwać lekarza. Z jej głową musiał dziać się coś, o czym zwykły śmiertelnik nie miał pojęcia. Ten Bandu jest w przeciwieństwie do ciebie taki męski. Każda kobieta wyprężyła się i uniosła lekko ku górze, jakby poddana jakiemuś odruchowi, byłaby z nim szczęśliwa. Uczuł mu się zazdrości. Może to właśnie zazdrość kazała mu tak niechętnie spojrzeć na jego płótno. Katarino, daj mi spokój. Zaczęła trzeć suknię, którą miał przykryła, kiedy ją zrzuciła, lubieżnie sięgnęła palcami między nogi. Tarła nimi krocze i wylewała piski, które i jego podnieciły. Nie chciał tego oglądać, więc zerwał się, szarpnął kontrę, narzucił ją na nią i przycisnął jej ręce do łóżka. Zobaczył w jej oczach smutek i cierpienia, jakiego dotąd nie widział. A zaraz potem zapadła w sen, pełen drgawek, dziwnego warkotu, odchrząkiwania, kaszlu. Czuwał przy niej do rana. Kilkakrotnie budziła się, ale zaraz znów zapadała w męczący sen. Otworzywszy wreszcie oczy nad ranem, niczego nie pamiętała. Czemu tak siedzisz? Zapytała zdziwiona. Nie spałeś? Opowiedział jej o tym, co się stało. Nie ukrywał niczego z tego, co było jej doświadczeniem ostatniego wieczora i nocy. Nie chciała uwierzyć. Pokazał jej pod nacieraną suknię. Podejrzewała, że robi sobie z niej niewybredne żarty. A kiedy wreszcie dotarło do niej, że mówi poważnie, przeraziła się. To jest Wacław Kolewiński, miłośnik, pasjonat. Nie mam właściwego słowa, malarstwa w każdym razie. Chyba wiem, gdzie ma ulubione muzeum, w Budapeszcie.
o ile się nie mylę, gdzie też byłem rzeczywiście... To nie tajemnica. Tak, gdzie też byłem. Najbardziej kompetentna książka o malarstwie, jaką mam w domu, to jest prezes Odwacka. On się na tym doskonale zna. Robi to od lat, ale nie wiem jak długo i nie wiem dlaczego. To malarstwo jest tak ważne dla ciebie. Malarstwo jest ważne dla mnie od zawsze, ale muszę powiedzieć, że ponieważ ja się kilkadziesiąt lat przyjaźnię z Krzyśkiem Karaskim, to miałem dobrego nauczyciela. To zresztą dosyć zabawne, ponieważ to wygląda jak sztafeta pokoleń. Ponieważ Krzysiek miał, nie wiem czy Marku wiesz, za nauczycielni Zbyszka, dwóch Zbyszków, Piękowskiego i Herberta. A mnie trochę Krzysiek malarstwa uczył. Krzysiek ma wiedzę zupełnie niezwykłą, nieprawdopodobną. To zresztą wynika z tego być może też, że wychował się w domu malarza, w ojciec był malarzem. Ale w każdym razie my żeśmy sobie trochę po Europie pojeździli z Krzyśkiem, trochę żeśmy po muzeach pochodzili. Często Krzysiek pokazywał na co warto zwracać uwagę. I ten Jordes jest też wynikiem naszego tak naprawdę pobytu wspólnego w Wiedniu. Tam w Kunsthistorische jest przynajmniej kilkanaście obrazów. W Polsce są trzy obrazy Jordesa, tam jest kilkanaście albo kilkadziesiąt. Ponieważ mieliśmy dużo czasu, w związku z tym, żeśmy w tym muzeum byli, nie chcę przesadzić, ale trzy albo cztery razy i za każdym razem to był pobyt taki, to nie wiem, 6-7 godzin. Bo tylko tak warto oglądać obrazy. Jak człowiek się nie musi spieszyć, ma czas, może usiąść, pogapić się, wrócić do obrazu. W każdym razie. Jordens jest świetnym malarzem, ale sam w sobie nie zainteresowałby mnie, gdyby to było tak, że powiem inaczej, nigdy nie napisałbym o jego przyjacielu, wielkim mistrzu Rubensie. Nigdy bym nie napisał książki. Tak samo jak nie napisałbym książki o Rembrandcie na przykład. To są dla mnie, przepraszam, to obrazobórcze, co powiem, ale to są dla mnie mało ciekawe postaci. Ponieważ one są opisane, malarzami byli genialnymi, ale oni są opisani w prawo, w lewo, w przekątnie. Ja po prostu nic nie ma więcej do opisania. Natomiast u Jordensa to jest kazus Salieriego przecież. Był wielki mistrz w postaci Mozarta i Salieri, który był Grzesiu wybitnym. Prawda? Tak. No więc Jordens też był absolutnie wybitnym malarzem, ale był tym drugim. Antwerpia w ogóle wtedy miała kilka tysięcy malarzy. Był to taki czas. Poza tym Antwerpia, czyli dzisiejsza Belgia, no to był kraj katolicki, w przeciwieństwie do sąsiedniej już wówczas wyzwolonej Holandii. Tu byli Hiszpanie, protestantów prawie nie było, a Jordens zmienił wyznanie. Z tego punktu widzenia też to dla mnie był ciekawy człowiek. Więc jeszcze raz powtarzam, ja chyba, na pewno nie napiszę nigdy książki o malarzu z tej absolutnego topu. Ale być może napiszę książkę o innym malarzu, który mnie zaciekawi jako człowiek. Bo to chyba jest dla pisarza jednak ważniejsze. A czy ty w ogóle generalnie kochasz Holendrów bardziej niż innych, czy...? Nie, chyba tak nie mogę powiedzieć. Mogę zdradzić, kto jest moim ukochanym malarzem. I to nie jest Holender. To jest El Greco.
Ale o Entrego też nie napiszę, bo to jest właśnie ten top i koniec. Natomiast mam pewien pomysł na książkę. Nie zdradzę nazwiska, które zresztą pewnie Państwu nic by nie powiedziało, ale człowiek po prostu był ciekawy, świetny ma. A Włosi, który tak Herbert kochał. Pamiętam taki przepiękny esej o Duszku. Mało znanym malarzu w sumie. Ja wiem, czy mało znanym? Nie. Nie, no znawcą doskonale znanym. Włosi fantastyczni. No, Caravaggia kocha. Parę lat temu Villa Borghese przez godzinę chciałem się gadać, tam jest w ogóle okropnie, to Villa Borghese to wyganiają, w ogóle człowiek może tylko 2 godziny w tym muzeum być, wywalają. Miałem tam fantastycznego jakiegoś Włocha. Znaczy malarstwo dla mnie nie ma narodowości, tak bym powiedział. Holendrów, znaczy małych Holendrów, bardzo, bardzo cenię, ale nie mogę powiedzieć, że bardziej niż Włochów czy Hiszpanów na przykład. Nie, tu nie mam takiego jakiegoś typu narodowościowego, to nie ta ścieżka chyba. A słuchaj, a jak człowiek jest dość ślepy na malarstwo, to pisarz może mu pomóc przejrzeć, czy nie bardzo? Boję się, że w niewielkim stopniu. Poza tym pisarz, jeżeli chce napisać taką książkę, bo czym innym jest było jednak pisanie Herberta o malarstwie, czym innym jest moje pisanie, bo ja piszę jednak o konkretnym człowieku, o jego życiu wewnętrznym, a malowanie jest tłem dla postaci. Więc to jest inny rodzaj pisania. Natomiast malujesz obraz. Kiedyś malowałem. Ale każda scena w twojej książki to jest obraz. Ale ja mam ładną... Ale ładną, nie pali obrazu, nie? Ja mam ładną historię, ponieważ jakieś 2-3 miesiące temu mój znajomy był dziekan Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii, zadzwonił do mnie i powiedział mi: wiesz co, Wacek, kupiłem twoją drogę do kultury. Ja mówię, zdziwiony absolutnie, bo to jest książka, której przecież jednak od już lat nie ma. A on mówi: kupiłem, przeczytałem i od razu do ciebie dzwonię, żeby ci powiedzieć, że nie zrobiłeś żadnego błędu. I to był dla mnie absolutnie największy komplement. Absolutnie. Poczułem się szczęśliwy, absolutnie. Ale nie mam jej, ale będę malował. Wrócę do tego na pewno. To jest w ogóle fantastyczne zajęcie. To jest coś co może porwać i w ogóle przenieść w inny świat. To jest zajęcie fascynujące, absolutnie. Powiem znowu obrazoburczo, dużo bardziej interesujące niż pisanie książek. Bo jak nasz wspólny znajomy Stach Urlicki kiedyś powiedział, u ciebie zresztą, pisanie książek to strasznie nudne zajęcie. No niestety prawda w dodatku. Żmudne i nudne. No. I samotne. No to fragment książki. Czytamy teraz fragment, nie, Kasiu, wracamy już do, opowiem ci o wolności, czyli do mojej ostatniej książki, przy czym ja miałem ostatnio szalenie dużo wieczorów z tą książką. Kiedy była premiera tej książki, poprosiłem Kasię, żeby przeczytała fragment tej książki. Notabene kompletnie nieprzygotowana, ale zrobiła to genialnie. I przeczytała taki fragment, który słuchało później tego w internecie trochę osób. Później, gdzie nie jeździłem, to po prostu wszyscy żądali, żebym ja, czy ktoś, żeby czytał ten akurat rozdział. I wszyscy zresztą chwalili Kasicę. Ale ja w związku z tym postanowiłem, że dzisiaj nie będziemy tego rozdziału czytać, tylko przeczytamy trochę. Dlatego ja też go nie przeczytałam.
się do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa nie później niż 2 maja. Zrozumieliście? Joachimiek podsunął mi papier do podpisania. Zastanawiałam się, co by się stało, gdybym odmówiła, gdybym nie podpisała. Trzymali mnie dalej w więzieniu? Na jakiej podstawie? Dobre sobie, na jakiej podstawie? A czy oni muszą mieć jakąkolwiek podstawę? Siedziałabyś, dziewczyno, do ustrawy śmierci, nikt by się o ciebie nie upomniał. Podpisałam, a potem do kancelarii. Pokwitować zwolnienie i do magazynu. Odebrać swoje ciuchy. Schudłam. Niewątpliwie byłam szczuplejsza niż w dniu aresztowania. Wszystko było luźne. To nic, pomyślałam, w domu szybko się utuczę. Będę tyła i tyła, aż się zrobię całkiem gruba. Roześmiałam się. Strażnik popatrzył na mnie jak na wariatkę. Co pan tak wesoło? Zapytał. Świat zobaczę. To i wesoło. Skłamałam. Odprowadził mnie do bramy, przekazał innemu. Ten musiał być w ordonie od wieków. Pewnie zbliżał się do 70, a może tylko tak wyglądał. Skrupulatnie sprawdzał papiery, potem kiwnął głową. I nie wraca już do was, dziewczyno, szepnął. Są rzeczy gorsze niż więzienie, ale Fordon zapamiętam do końca życia. Odpowiedziała bez pretensji w głosie, od tak, aby wiedział, że mnie tu nie złamali. Szłam kierunku dworca, wystawiając twarz do wiosennego słońca. Niby było zimno, ale czułam, że ziemia, drzewa, mijane krzaki, wszystko się budzi do nowego życia. Oddychałam. Oddychałam inaczej niż tam w więzieniu. Jakoś tak głęboko, zachłannie, jakby dawka tlenu była tu zwiększona. Spojrzałam na rozkład jazdy. Do odjazdu pociągu miałam ponad 2 godziny. Weszłam do dworcowej restauracji. Przy stolikach siedziało nie więcej niż 15 osób. Za to ciemno było od dymu z papierosów. Wszyscy, dosłownie wszyscy palili. Zdjęłam płaszcz, siadłam przy ścianie, taki nabyk jeszcze z konspiracji. Mogłam w ten sposób obserwować salę, wsłuchać się w przyciszone rozmowy. Co podać? Kelner pojawił się, zanim zdążyła pomyśleć, na co miałabym ochotę. Co pan poleca? Niewielki wybór. Uśmiechnął się jakoś inaczej niż robił zwykle kelnerzy. Nie było w nim uniżoności, żadnego przymilania. Gorąbka, schabowy z ziemniaczkami, mogą być też pierogi. Pan da tego schabowego i setkę budki. Zadysponowałam go. Kiwnął głową, zapisał w broczku, ale nie odszedł. Najwyraźniej chciał jeszcze coś zapytać. Pani z zakładu? Zapytał ciszą głosem. To widać? Jakieś znaki szczególne? Wzruszył ramionami i prawie jednocześnie pokręcił głową. Wie pani, jak się tu pracuje, nie trudno poznać tych, którzy nie mieli za dużo słońca przez parę lat. I nie bardzo wiedzą, jak tu teraz jest. A jak jest? Pewnie zobaczył w moich oczach napięcie i powagę, bo postanowił je rozładować żartem. Jak w raju. Niech pani poczeka, przyniosę pani coś lepszego. Faktycznie, po chwili postawił przede mną talerz z parującą potrawą. To był jakiś kotlet nadziewany owocami. Przyniósł też duszki i szedłutki. Ale nie była to setka, raczej 50. Trudno mi było ocenić. Bardzo pan łaska. Skinęłam głową. Nie wiedziałam, dlaczego był tak uprzejmy. Przechyliłam kieliszek. Zapiekło w gardle, w przełyku. Przez chwilę zastanawiałam się, w której ręce powinnam trzymać nóż, w której widelec. Odwykłam. Taki drobiazg, a człowiek czuje się upokorzony. Wciąż stał przy stoliku. Patrzył, jak jem. Niektórzy zasłużyli na coś lepszego od innych. Niech pani je, na pewno się pani tym nie zatruje, powiedział i dopiero wtedy odszedł. Mam uodporniony żołądek, rzuciłam, ale chyba był już zbyt daleko, aby usłyszeć. Zamknęłam oczy. Jedzenie było dobre, pewnie zresztą wszystko by mi coś smakowało. Czułam, że jest go dla mnie za dużo, że jest ciężko stratne, że pewnie pociągu poczuję ucisk wątroby. Jeszcze zanim i otworzyłam, widziałam, że coś nie jest tak, że ten szmer, który poszedł po knajpie, musi mieć swoją przyczynę. Od stolika do stolika przesuwał się patrol milicyjny. Wciąż chodzili z karabinami przewieszonymi przez ramię. Ludzie bez słowa podawali im dokumenty. Przy niektórych zatrzymywali się na dłużej, innym zwracali ich papiery bez słowa. Podałam im wypis z więzienia. Wyższy, z ogrzałą twarzą i niewielką blizną na lewym policzku, przypatrzył mi się uważnie.
chyba nie bardzo wiedział, co powiedzieć. Ten druk z naszywkami Plutonowego nie miał za to wątpliwości. Zbieraj się stąd, warknął z krzyczącym głosem. Zjem i wyjdę. Schyliłam głowę na talerz. Nie zrozumiałaś? Teraz, już. Dlaczego? Bo ja ci każę. Zwolnili i zdaje ci się, że możesz tu siedzieć. Poczekasz na peronie. Ludzie zaczęli się nam przypatrywać. Czuli, że jeszcze chwila i zacznie się szarpanina. Dobrze. Wstałam, założyłam płaszcz i wzięłam swój tabowek. To było. Zapłacę. Ruszyłam w kierunku bufetu, ale doleciały do mnie jeszcze słowa tego, który mnie wyprosił. Ucz się. Nie popuszczaj. Najwyraźniej instruował tego drugiego, młodszego. Pewnie nie popuszczaj wrogą ludu. Oni nigdy się nie zmieniają, pomyślałam, na zawsze pozostaną wrogami. Najlepiej od razu rozstrzelać. Kelner popatrzył na mnie tymi swoimi wielkimi, dobrymi oczyma. Widziałam, że był zgnębiony. Nie pozwolili zjeść, bydlaki. Niech pani poczeka przy kiosku, zaraz pani coś przyniosę, a pieniądze ich pani schowa. Nie trzeba. Teraz wszystko państwowe, nikt się nie doliczy. Wyszłam na peron. Rozejrzałam się. Milicjanci znikali już na schodach łączących peronem. Poczułam, że robi mi się słabo, że gdyby teraz zawiał wiatr, to bym się przewróciła, poleciała prosto na twarz. Ciężko opadłam na ławkę. Nie byłam w stanie utrzymać równowagi. Musiałam się oprzeć o kobiety siedzącą tuż obok. Co pani, pijana? Skrzywiła się z grymasem niechęci. Ludzie, taka młoda, już od południa pijana. Skaranie boskie. Do roboty, a nie wysiaduje na dworcu. Chciałam odpowiedzieć, zaprzeczyć, ale na szczęście wyręczył mnie w tym kelner, który widocznie widząc, co się ze mną dzieje, postanowił interweniować. Dwoił mi się w oczach. Płaszcz wyglądał trochę inaczej. Dostojniej. Niech pani da spokój, nawet pani nie wie, ile ta dziewczyna przecierpiała. Pomógł mi wstać, przeprowadził na mój peron, potem wcisnął do kieszeni płaszcza za miniątko. Tu się wszystko zmieniło. Pewnie pani parę lat. Niczego pani nie pozna. Nawet od mojego powrotu, a to dopiero rok. Jest coraz gorzej. Więc też jest tu nowicjuszem, to dlatego był taki uprzejmy. Tylko z której strony wrócił? Zachód? Od Andersa? Po powstaniu? A może ze wschodu? Repatriant. Nie zaciągnął więc raczej stąd. Po co wracam? Zdałam sobie sprawę, że nie warto pytać, że czym mniej tych pytań, tym bezpieczniej. Dla wszystkich. Niektórzy mówili, że prawdziwa wolność jest tylko tam. Głową wskazałam kierunek. Rozejrzał się dookoła, jakby podejrzewał, że ktoś może nas podsłuchiwać, ale byliśmy zupełnie sami. Do pociągu wciąż było dużo czasu. Może mieli rację. Pani pewnie do Warszawy. Pociąg dostają za pół godziny. Niech pani wsiada, niech pani się naje. Jedzenie jest najważniejsze. Zanim odszedł, pocałowałam go w policzek. Pachniał jakąś tanią wodą kolońską, a i tak byłam zachwycona. Pierwszy mężczyzna, którego objęłam po 3 latach. Pociąg wtoczył się na peron nawet przed czasem. Z trudem, przytrzymując się poręczy, wspierał się po 3 schodkach. Usiadłam na drewnianej ławce wagonu 3. klasy. Ze ściany pomiędzy obrazkami z Pawelem i Mazurskim Jeziorem Kizajną spoglądał na mnie poważny prezydent Bierut, roześmianą małą dziewczynką na ręku. Długo siedziałam sama. Nagle drzwi do przedziału mocnym szarpnięciem otworzył jakiś mężczyzna. Stał w tym drzwiach bez ruchu. Nie krzyczałam. Przytuliłam się do Jerzyka. Jerzyk to był brat, który przyjechał po mnie. Odebrać. Ja miałem okazję poznać pana Jerzyka na chwilę. Zresztą głównie na jego opowieści zbudowałem swoją narrację. Ponieważ o prezydentach już żeśmy mówili, chciałem cię spytać o coś innego. Należysz w moim odczuciu do bardzo nielicznych pisarzy, którzy potrafią prowadzić narrację z pozycji kobiety. Ja uważam to za skrajnie trudne, nigdy bym nie umiał. I tej książce to nie jest pierwszy raz. Jeszcze była taka książka Za późno na modlitwę. W 2003 roku trochę przykryta przez ramy nad Babilonem, gdzie też była częściowo narracja z pozycji kobiety. Jak to się w ogóle robić? Ty w ogóle rozumiesz kobiety na pewno. Marku, mam dużo z kobiety w sobie i tyle. Po prostu.
Ja nie potrafię na to odpowiedzieć, tam nie wiem, 2 tygodnie temu miałem wieczór, który prowadził Tomek Kołodziejczak i Tomek miał pytanie o technikę pisania, w ogóle takich rzeczy nie znam. To po prostu pewnie jestem pisarskim naturszczykiem. Siadam, piszę, koniec, kropka. I nie ma czegoś takiego jak wymyślanie, ustalanie. No ale słuchaj, bezsprzecznie kobiety różnią się od nas. No, bezsprzecznie, Marka, może po prostu ja je bardziej lubię niż ty i dlatego mi wychodzi. No. Nie potrafię Marek odpowiedzieć. Nie potrafisz odpowiedzieć. Ale no to może spytajmy w ogóle o różne postacie kobiece u ciebie. Albo o relacje mężczyzny i kobiety. O to, co mężczyzna, bo to jest coś taki dosyć obowiązkowy, co mężczyzna powinien wobec kobiety, czy w ogóle ma jakieś powinności. Prosimy. No. Nie mam pojęcia, co powinien facet wobec kobiety. Pewnie powinien być dobrze wychowany. To może najważniejsze. A to znaczy nie. Co robić? Za często nie powinien. Jest pewien kanon dobrego wychowania. Nie wyobrażam sobie, żeby kobieta stała nade mną w autobusie. Albo może moja mama szła i coś wygrała, ja tego mam. Nie wiem, czy w ogóle kobieta ze mną idzie, że tego nie wiem. Ja nie mam takich męskich ustaleń, że facet to musi bardzo ciężko pracować na kobietę, a ona może tam leżeć cały dzień. Nie, takich wyobrażeń nie mam. Chyba jestem daleki od feminizmu. Poza tym mam wrażenie, że moi bohaterowie są dosyć mocnymi facetami. Czytujesz to w tradycji rycerskiej na przykład? Facet taki rycerz, co jak kobieta rzuci rękawiczkę między walczącym niedźwiedzie, to on skacze. Może bym powiedział, ale nie jestem tego pewien. Możemy sobie zapytać Grażyna, ale nie będziemy Bacinowi tego robić. Nie. Natomiast ja mam takie wyobrażenie, że kobieta strasznie, strasznie dużo po prostu znaczy dla mężczyzn. We wszystkim. W związku z tym nie wyobrażam sobie dobrej książki bez dobrze usytuowanej postaci kobiecej. U mnie, jak wiesz, jest dosyć dużo kobiet. W ogóle jest dużo u mnie postaci, powiedziałbym, wokół głównego bohatera. Bo to poprzez te postaci pokazuje z reguły głównego bohatera. W związku z tym to muszą być zawsze mocne jakoś tam osobowości. Niezależnie, czy to będą kobiety, czy mężczyźni, to muszą być mocne osobowości. One muszą mieć dużo do powiedzenia. W związku z tym wydaje mi się, że te moje kobiety coś tam mają w głowach przede wszystkim. To być może jest dla mnie najważniejsze. Niespodziane dla Państwa. Tak jest. I poniekąd do tej niespodzianki trochę prowadzę. Zadając te trudne pytania, patrzą. To niespodzianko jest fragment książki, która jeszcze nigdzie nie była publikowana, nawet we fragmentach. Książka się ukaże w czerwcu. Dzisiaj miałem właśnie śmieszną dosyć rozmowę z moim wydawcą, ponieważ książka miała być na targi majowe, a będzie w czerwcu, nie na targi majowe, ponieważ uznał, że
ponieważ w Natalki będzie książka Lecha Kaczyńskiego i Bronta Wittsteina, że ta książka jest zbyt ważna, żeby przykryć ją innymi książkami. W związku z tym uznał, że opóźnimy trochę, ale już dzisiaj Państwa zapraszam na pewno na 25 czerwca będzie promocja tej książki w Uniwersytecie. A teraz Kasica do roboty, przeczytaj fragment, a później jeszcze porozmawiamy o tej książce. To jest, powiem tak, że to jest dla mnie książka ważna, bardzo, bardzo osobista, może najbardziej osobista z moich wszystkich książek, ale też książka. Często się mówi, że polscy pisarze nie potrafią się zmierzyć z tym, co się stało w Polsce po roku 89. No więc ja się spróbowałem zmierzyć. Znów krzyczano. Solidarność! Solidarność! Tym razem nie ja zaczęła krzyczeć, ale teraz ciszej. Chwilę potem obraz zatarł się zupełnie. Chyba się bałem. Kurczowo się czegoś chwyciłem. Nic z tego, nic z owego zobaczyłem młodego chłopaka. Skąd wiedziałem, że to Prokacki? Przecież nigdy go nie widziałem, nawet jego zdjęcia. Ale miałem pewność, że to on. Kochał się w małym namiocie ze śliczną dziewczyną. Był dużo większy od niej, szybko oddychał. Powoli strefowała go, ale on chyba nie mógł się powstrzymać i uderzał w nią z całej siły. Przestań, to boli! Złapała go za ramiona i chłopak momentalnie oprzytomniał. Sunął się z niej i teraz całkiem dobrze widziałem jego twarz. Lśniące, zielone oczy, wyznające kości policzkowe i chyba ślady po ospie. Położył się obok niej, a ona ręką sięgnęła po jego niezbyt wielkiego, ale sztywnego członka. Pieściła go delikatnie, czule, ocierała o niego piersi, przez chwilę go ssała. Potem nagle usiadła i powiedziała, że musi wyjść, że musi się wysikać, ale zaraz wróci. Leżał na dmuchanym materacu, który musiał puszczać powietrze, bo był cieniutki jak kalimata. Czekał, ale dziewczyna nie wracała. Było w tym coś dziwnego. Najpierw usiadł w namiocie, a potem całkiem nagi wyszedł na zewnątrz. Zaczął ją wołać, jednak nikt mu nie odpowiadał. Na tym pustkowiu nie mogła przecież daleko odejść. Co najwyżej do krzaków oddalonych nie więcej niż o 20 metrów. Ruszył w tamtą stronę, ale nagle ktoś go złapał za ramię. Zachwiał się i poleciał do tyłu. Upadł, a chwilę później przygnieciony dwoma ciałami nie mógł się już ruszyć. Był też trzeci napastnik, który oklejał mu twarz grubą taśmą. Potem to samo zrobili z rękoma. Zaczęli go ciągnąć w stronę jeziora. Zapierał się nogami. Nie był wcale taki słaby, więc chwycili za te nogi i teraz ją donieśli. Kiedy wrzucili go do łodzi, od razu poczuł, że na dnie stoi niewybrana woda. Pachniała zgnilizną. Przez chwilę próbował zrzucić tego, który usiadł mu na piersiach, ale czuł, że nie da rady. Był przerażony. Wciąż miał nadzieję, że chcą go tylko przestraszyć. Gotów był im przysiąc, na co tylko zechcą, że nie będzie nic gadał. Chciał ich prosić, aby darowali mu życie, tyle że przez tę taśmę przecież nie mógł z siebie wydobywać głosu. Słyszał ciężkie uderzenia wioseł o wodę. Oddalali się od brzegu. Co oni chcieli zrobić? Przecież na pewno wiedzieli, że nie umie pływać. Ile to mogło trwać? Z 10-15 minut? Musieli odpłynąć kawał od tej dzikiej plaży. No wystarczy, usłyszał chrapliwy głos jednego z mężczyzn. Zaczęli odklejać taśmę z jego twarzy. Odrywali ją razem z tym niewielkim, młodzieńczym zarostem. Przedświetne golenie, pomyślał, ale tak naprawdę nie wierzył, że mogą mu cokolwiek zrobić. Zwolnili mu ręce. No, teraz synku możesz krzyczeć. Nikt cię już nie usłyszy. Ale ja bym ci raczej, kurwa, radził pomodlić się do tego waszego Boga. Wyrzucili go do wody, jednak zdołał się złapać burty. Za wszelką cenę starał się z powrotem drapać do łodzi. Chyba tego nie przewidzieli. Łajba zaczęła się niebezpiecznie przechylać. Któryś się zwiosła, ale zaczął uciskać jego szyję. Chłopak dusił się, musiał to wiosło depchnąć, ale żeby to zrobić, potrzebował obu dłoni. Próbował je złapać, nie dał rady. Woda zalała mu usta. Bezradnie machał rękoma. Próbował dotknąć dna i na nim stanąć, lecz tylko zachłysnął się wodą, bo do gruntu było tak pewnie ze 6 metrów. Znów przez chwilę słyszał wiosło w turkach. Wychylił się jeszcze nad wodę, złapał powietrze, lecz już wiedział, że nie ma na co liczyć. W
gdzie do diabła podziała się ta Jolka? Dlaczego mu nie pomogła? Nagle sobie uświadomił, że tak słabo ją znał, ledwie kilka dni. Czemu zgodził się z nią jechać? Kim ona była? Poczułem się, jakby był w kinie. Zerwała się taśma, na chwilę zapaliły się światła, operator zmienił film w projektorze. Wiedziałem, że za moment poznał ciąg dalszy, ale się pomyliłem. To był już inny obraz. Setki ludzi stojących wokół trumny i poszum głosów uciszających inne głosy. Będzie list od Wałęsy. Będzie list od Wałęsy. Nie mogłem rozpoznać twarzy tego, który miał być głosem przewodniczącego. Bogdan Borusewicz. Znałem Borusuka, ale to nie był on. Nie, to nie on. Zresztą czytał znacznie lepiej. Może to jakiś aktor, pomyślałem. Żegnał tą kamitenkę, jednak to było dziwne pożegnanie. Nie wszystko zrozumiałem. Ludzie zaczęli gadać, niektórzy nawet gleli. W każdym razie Wałęsa obiecywał mu, że nigdy nie zapomni i że będzie miał kiedyś w wolnej Polsce swoją ulicę. I znów cięcie. Teraz rozpoznałem na 100%. Krzysztof Wyszkowski z tym swoim nieśmiałym uśmiechem przekonywał, że warto żyć w prawdzie, że ona jest najważniejsza i tylko ona ma sens, że inaczej się pogubimy, utoniemy w tym bagnie. Powieść, proszę Państwa, nosi tytuł Szwy. Wieloznaczny, ale to już jak Państwo ją przeczytacie, mam tą przyjemność, że znam tą książkę i w moim odczuciu jest to najlepsza książka Polewickiego. W całym jego dorobku. Nie wiem, czy najważniejsza, bo wagę trudno sprawdzić, ale najlepsza. Zawiązek historii jest taki. Pisarz postanawia napisać książkę o młodym chłopcu zamordowanym przez milicjantów w czasach jeszcze komunistycznych. W 1985 roku, dokładnie. Dokładnie w 1985 roku. No i jak to pisarz? Zbiera materiały, relacje, usiłuje dociec prawdy. A w trakcie, gdy to czyni, dzieje się akcja współczesna, zewsząd wyłazi niby to dawno umarły PRL. Z każdej szczeliny, z każdego szwu, ze wszystkiego. W moim przekonaniu ta książka, którą się czyta jak thriller, którą się czyta znakomicie, zadaje pytanie, które w tej sali zabrzmi no po prostu bardzo, bardzo dramatycznie. W pewnym momencie mam wrażenie, że Macek pyta, czy przypadkiem wszystko nie było daremne. Tak przynajmniej ja tę książkę zrozumiałem. No, ta książka ma jeszcze dwa inne plany. One się oczywiście przenikają. Pierwszy to jest jednak romans z dziwną kobietą, który jak się okazuje ojciec był pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa. Jak rozumiecie Państwo, to nie jest historia prawdziwa, to nigdy nie mogą być kobiety, której ojciec był pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa. Ale bohater przez dłuższy czas tego nie wie. Tak, znaczy, tak, przez dłuższy czas tego nie wie. Ale to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to są jednak fragmenty dziennika, czy notatnika, które są wplecione w tę książkę i w których to notatka ja komentuję bieżące wydarzenia w Polsce. Natomiast jeżeli mam odpowiedzieć Marku na twoje pytanie. No właśnie prowokacyjne uznajemy. Szczerze, jeśli mam odpowiedzieć, to nie do końca wiem, czy warto było. Bo ja w przeciwieństwie do bardzo wielu osób, które były w podziemiu, nie zakładam, że nasza rola ludzi opozycji lat 70. i 80. była specjalnie wielka dla zmian, które zaszły w Polsce. Znaczy, gdyby nie geopolityka, to w ogóle moglibyśmy sobie trwać tej opozycji. Wszystkim by się to znudziło. Niewiele by z tego wynikało.
poza tym, że od czasu do czasu by nas zamykano do więzienia. W związku z tym czasami się oczywiście zastanawiam, no bo jednak ileś lat żeśmy potracili, duża część tych ludzi żyje dzisiaj w nędzy, a przecież mogli żyć normalnie. Czasami oczywiście przychodzi do głowy takie pytanie, czy warto było. Szczerze odpowiadam, nie wiem, czy warto było. To, co może najważniejsze, co ja wynoszę do pozycji, są moje przyjaźnie. To, że wiem, komu mogę ufać na przykład zawsze. Więc to jest oczywiście smutny wniosek, smutna refleksja, to jest smutna książka. Nie będę Państwu mówił, jak ona się kończy, ale no, kończy się niedobrze taka rzeczywistość. Dla mnie to, co mamy dzisiaj w Polsce, to jest jednak pewna karykatura państwa. No właśnie, pytanie drugie, które chciałem Ci zadać. Dlaczego tak się stało, jak się stało w naszym kraju? Tam w pewnym momencie jest takie bardzo emocjonalne oskarżenie Michnika. Albo polemika z Michnikiem. To już jak, co wolisz? Raczej wolę to drugie określenie. Ja od czasu do czasu gdzieś Adama spotykam na ulicy. To nie jest tak, że nie podam mu ręki, ale oczywiście kompletnie się z nim nie zgadzam. Dla mnie powiedzenie o Kiszczaku czy o Jaruzelskim, to są ludzie honoru, jest jak nakrucie na twarz. To po pierwsze. Po wtóre mam takie poczucie strasznej krzywdy, którą Adam razem z redakcją gazety zrobił temu społeczeństwu. Poprzez swoją działalność, poprzez takie pomysły, jak na przykład odcięcie nas od historii, czy oprócie naszej przeszłości. To za jego przyczyną w dużej mierze możemy mieć dzisiaj do czynienia z takimi, no ja się nie waham użyć określeń bardzo mocnych, z haniebnymi, absolutnie haniebnymi wyrokami, które zapadają. No to, że Państwo wiecie, że parę dni temu zapadł wyrok w sprawie masakry grudniowej. No nie ma winy. No po prostu przyszły krasnoludki i zastrzeliły ludzi. Więc ja mam poczucie, co więcej, że Adam, to jest dosyć dziwna teoria być może, ale zrobił dużo dla polskiego antysemityzmu. Bo jak się ludziom na okrągło wmawia, że są antysemitami, no to w którymś momencie ludzie na zasadzie pewnie przekory też zaczną mówić tak, czarne jest białe, albo na białe, że jest czarne i tyle. Więc mówię, to nie jest tak, że nie poda mu ręki, bo mu podaje mu ręki, kiedy się widzimy. Rzadko, bo jakoś tam cenię sobie jednak tę naszą przeszłość, ale to, co zrobił, czy staram się ograniczyć to, co robił Michnik w latach 70., kiedy go znałem, kiedy się z nim spotkałem bardzo często. Od tego, co robi w trzeciej RP, to jest dla mnie trochę symptomem kata i ofiary. To zbratanie się z komunistami to dla mnie zupełnie niedorzeczne. No w każdym razie szalenie dużo nas dzieli. Ale to nie jest polemika z Michnikiem, to jest polemika raczej z trzecią RP, z tym, co mamy
Polsce, które jeszcze raz powiadam, dla mnie to jest pewna karykatura państwa. Państwa, które nie spełnia swoich podstawowych obowiązków. W gruncie rzeczy na każdym polu to widać po prostu w każdej dziedzinie życia. Nie ma losu pracy. Nie wiem, czytam sobie wiadomość. Dyrektor banku kradnie 700 tysięcy złotych. Ludzie, gdzie my żyjemy? Gdzie? Facet 30-paroletni ustawiony do końca życia, no bo dyrektor banku w Polsce to jest facet ustawiony do końca życia. Kradnie z konta klientów 700 tysięcy. Mamy katastrofę smoleńską. Ja nigdy nie powiem, że to był zamach, bo ja tego nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że polskie państwo nie spełniło w tej sprawie swoich podstawowych obowiązków. Mamy, nie wiem, sytuację w służbie zdrowia, gdzie człowiek, który ma lat 60 albo 65, nie wiem, to można przeznaczyć na jego leczenie 150 tysięcy złotych, ale więcej już nie. Po prostu to jest państwo, które się sypie w każdej dziedzinie, w każdej. W związku z tym to jest raczej moja polemika, jeszcze raz powtórzę, nie z nim. To jest moja polemika z trzecią RP, z tym, że niczego żeśmy tak naprawdę nie rozliczyli z tym. Że wszyscy uznali nagle, że to jest fajne, bo mamy paszporty, możemy sobie wyjeżdżać, bo mamy wolny rynek, który tak naprawdę przecież wcale nie jest wolny na rynku, bo czytam sobie dwa dni temu, że pani prezes PGNiG zażyczyła samochodu za 470 tysięcy, mając dwuletniego Mercedesa, to ona sobie zażyczyła za 470 BMW, bo w Polsce są opady śniegu. Jak kupowali Mercedesy, to nie wiedzieli, że są w Polsce opady śniegu. I Mercedes ma nawet na dwa koła, a BMW na cztery. No to trzeba wymienić dwuletniego Mercedesa na nowe BMW. Wiecie Państwo, to jest dla mnie taki środek Afryki, gdzie jakiś wataszka sobie rządzi, przez chwilę się dorwał do koryta. Nic dla niego nie znaczy państwo. Nic dla niego nie znaczy honor. W ogóle nie ma podstawowych pojęć. Ważne jest to, co się stanie dzisiaj, a jutro, a niech wszyscy zginą na Bielorusi, jak mówią Rosjanie. W ogóle wszystko jest nieistotne. A ja chyba jednak zostanę inaczej wychowany. Dla mnie jest ważne to, co się dzieje z tym państwem. Dla mnie takie pojęcie jak, nie wiem, patriotyzm, to nie jest coś wydumane. Ja się czuję dumny, że jestem Polakiem. Nie czuję się dumny natomiast za swoje państwo. Wręcz odwrotnie. Czasami nawet jest tak, też opowiadam jako ładną dykteryjkę. Przeczytałem książkę faceta, który się nazywa Hems. Ma chyba 92 czy 94 lata. Jest chyba ostatnim żyjącym polskim pilotem dywizjonu 303. Przeczytałem tę książkę, on się nie chwali, ale rozłożyłem okładkę, a tam zdjęcia. I na tym zdjęciu patrzę, on ma orden przypięty, na którym mu dali w latach 2000, bo wcześniej nie mógł przyjeżdżać do Polski. Patrzę na ten orden, a to taki sam orden jak ja. I zrobiło mi się bardzo smutno. Facet, który trzy razy był strącony, sam nastrzelał tych Niemców w czasie wojny. W ogóle, gdzie proporcje? Rozumiecie Państwo? No ja mam poczucie, że bohater ma być bohaterem. Czasami jest nim
piekielnie smutno żyć. Piekielnie. Dobrze, dobrze, że mam przyjaciół, bo bez nich było bardzo ciężko. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Ale ja myślę, że to jest właściwy moment, żebyśmy tym monologiem pisarza skończyli. Bo już chyba nic tu nie dodane więcej na dzień dzisiejszy. Bardzo Państwu dziękujemy.